Cześć, witam na kanale Szczytomaniak. Dzisiaj opowiemy sobie o chyba jednej z najciekawszych historii związanej z Himalajami, gdyż głównym jej bohaterem będzie Aleister Crowley, mag, okultysta, satanista, a poza tymi zajęciami bardzo na pewno czasochłonnymi, niech wszyscy wiedzą, że był również himalaistą. I dzisiaj poznamy sobie tą stronę głównie wspinaczkową Aleistera, także myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Zapraszam do oglądania. W połowie XIX wieku po raz pierwszy kartograf nadał drugiemu szczytowi Ziemi nazwę K2. Pierwsza wyprawa himalajska poprowadzona została do Karakorum przez brytyjskiego alpinistę i historyka sztuki Martina Conwaya. Założeniem wyprawy w głównej mierze była eksploracja mało poznanego terytorium łańcucha górskiego Karakorum. Wyprawa składała się z kilku osób. Jedną z nich był alpinista Oskar Ekenstein. Mimo że ekspedycja opuściła Londyn 5 lutego, do lodowców 104-osobowa karawana dotarła dopiero w połowie maja. Początkowo eksplorowano rejon Rakaposhi, by następnie przenieść się na lodowce Hispar i Biafo. Później Oskar zachorował i powrócił do Londynu. Reszta wyprawy udała się na lodowiec Baltoro, by stać się pierwszymi ludźmi, którzy dotarli do stóp drugiej góry świata, K2. Alpiniści byli oczarowani potęgą i majestatem Czogori. Jednak od początku byli świadomi, że ich sprzęt nie pozwoli im na skuteczną i bezpieczną wspinaczkę na szczyt. Conway spędził tam cały sierpień, nadając wiele nazw okolicznym lodowcom i szczytom, z których całkiem sporo zachowało się do dziś. Wyprawa weszła na dwa okoliczne sześciotysięczniki. Jednak za największy sukces Martina uznaje się opracowanie pierwszej mapy rejonu lodowca Baltoro. Wyprawa, której celem było zdobycie K2, do Karakorum wyruszyła 10 lat później, w 1902 roku. Jej kierownikiem był Oskar Ekenstein, ten sam, który przez chorobę nie dotarł ostatecznie do stóp drugiej najwyższej góry świata. Wyposażył on się jednak w mapę regionu opracowaną wcześniej przez Martina. Uczestnikami tej międzynarodowej wyprawy byli trzej Brytyjczycy, Oskar Ekenstein, Guy Knowles oraz najbardziej kontrowersyjna i ekscentryczna postać, zastępca kierownika Aleister Crowley, znany też jako Wielka Bestia 666, dwaj austriaccy wspinacze Heinrich Fannl oraz Wiktor Wesseli, a także szwajcarski lekarz Jules-Jacques Guillermoz. Wyprawa do Skardu dotarła 16 maja wraz z około 3-tonowym bagażem. Stąd karawana pod K2 do przejścia miała jeszcze około 200 km. Zanim przejdziemy do historii wyprawy kierowanej przez Brytyjczyków, poświęćmy chwilę na przedstawienie postaci zastępcy kierownika, kontrowersyjnego Aleistera Crowley. Edward Alexander Crowley urodził się w 1875 roku w Royal Leamington Spa. Imię Aleister nadał sobie sam, usuwając tym samym to nadane na chrzcie. Jego rodzice byli członkami fanatycznej protestanckiej sekty, bracia Plymuccy. Grupa ta interpretowała Biblię dosłownie i oczekiwała rychłego nadejścia Jezusa. Chłopiec odebrał bardzo surowe wychowanie. Ojciec nakazywał mu naukę obszernych fragmentów Biblii na pamięć. Kiedy Edward był dzieckiem, chciał stać się idealnym apostołem. Jednak w miarę dorastania, coraz większą fascynacją darzył postać fałszywego proroka z Apokalipsy, bestii, której liczbą było 666. W wieku 14 lat miał nieszczęśliwy wypadek. Przez 4 dni był nieprzytomny w wyniku wybuchu petardy własnej produkcji. Być może fakt ten miał znaczący wpływ na pojawienie się u niego medialnych zdolności. Crowley studiował nauki przyrodnicze w Cambridge, jednak nie ukończył edukacji i wyjechał, aby wstąpić do okultystycznego hermetycznego zakonu Złotego Brzasku. W późniejszym życiu opuścił zakon i rozpoczął podróżowanie po świecie. Od tego momentu jego życie zmieniło się diametralnie. Jak określają biografowie, stało się serią uniesień, świństw i dziwactw. Wypełniały je narkotyki, wolna miłość, czarna magia, a także ideologia różokrzyżowców. Nazywano go najbardziej występnym człowiekiem świata. Crowley dał się także poznać jako autor wielu książek. Znaczna ich część nawiązuje do wyznawanych przez Aleistera filozoficzno-mistycznych poglądów. Całe swe życie spędził na duchowych poszukiwaniach, nauczaniu i opisywaniu pewnej formy synkretycznego mistycyzmu, tak zwanego Telima.
był swoistego rodzaju perfekcjonistą w wykonywaniu magicznych zabiegów, do których używał całego zestawu magicznych broni, czyli przyborów, które dawały mu panowanie nad żywiołami i duchami. Pentakle, kielichy, miecze, sztylety i różdżki. Jednocześnie cechowała go niewytłumaczalna w kontekście życiowej postawy miłość do gór i wspinaczki. Swe górskie doświadczenia rozpoczął tuż po opuszczeniu Cambridge, w Szwajcarii, Walii i Cumberlandzie. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie wiązał z górskimi działaniami pewnych mentalnych nastawień. Jego mentorem stał się poznany w Lake District Oscar Eckenstein, który nauczył go zasad wspinania i wizualizacji podczas zdobywania szczytów, a następnie ruszył z nim w Himalaje. Jak później relacjonował, maszerując po górach, prosił wszechświat, by zesłał mu nauczyciela. Wtedy pojawił się doświadczony wspinacz Oscar Eckenstein. Po wspólnej wyprawie do Ameryki Południowej, gdzie zdobyli dwa ponad 5000 wulkany, Oscar wrócił do Europy, chcąc zorganizować wyprawę w Himalaje. Z kolei Crowley rozpoczął dalszy etap mistycznych podróży po świecie. Najpierw udał się do San Francisco, następnie na Hawaje, potem do Japonii i na Sri Lankę. Później trafił do Indii i tam w marcu 1902 roku czekał na niego Oscar Eckenstein gotowy do wyprawy. Ekspedycja do miejscowości Ascole dotarła 26 maja, z kolei na lodowiec Baltoro weszła 7 czerwca. Wtedy zaczęły się pierwsze kłótnie. Eckenstein nie chciał zgodzić się, by Crowley zabrał na lodowiec duży zbiór książek, gdyż w bagażu powinien znajdować się tylko niezbędny ekwipunek. Alastair z kolei powoływał się na powieści Josepha Conrada, w których źle kończyli ludzie przebywający długi czas na pustkowiach, odcięci od cywilizacji. Udało mu się ostatecznie postawić na swoim i książki wylądowały w części bagażu, który miał zostać zaniesiony pod K2. Austriacy najprawdopodobniej mieli dość surowego kierownictwa Oscara i postanowili we dwójkę spakować prowiant na 3 dni i zdobyć K2 tak, jak rozprawiali się z górami już wielokrotnie w Alpach. Pomysł ten ostatecznie na szczęście udało się kierownikowi Eckensteinowi wybić im z głowy. Jednak sytuacje te pokazują, jak mocno skłóceni byli uczestnicy wyprawy już w połowie czerwca, zanim ktokolwiek z nich miał w ogóle okazję zobaczyć K2. 15 czerwca ekspedycja dotarła na skrzyżowanie lodowców u podnóży Gasherbrumów, nazwane Concordią. Następnie Crowley ruszył lodowcem Godwin Austin, docierając do miejsca, z którego mógł zobaczyć w całej swojej okazałości K2. Po całodziennej obserwacji doszedł do wniosku, że najlepszą drogą wejścia będzie stok południowo-wschodni. Opisał tą drogę bardzo optymistycznie, jako bezproblemową trasę na szczyt. Późniejsze wyprawy przekonały się jednak, że jest to najtrudniejszy ośmiotysięcznik na Ziemi. 16 czerwca Brytyjczyk założył obóz na południowym zboczu K2, na wysokości około 5000 metrów. Miejsce to później stało się punktem, gdzie wiele późniejszych wypraw zakładało swoje bazy. Z tego miejsca ruszył w stronę Filara po południowo-wschodniej stronie. Crowley uznał, że to może być dobra droga do wejścia na południowo-wschodnią grań i ostatecznie na szczyt K2. Jego przewidywania sprawdziły się później i zarówno pierwsza wyprawa, która osiągnęła szczyt, jak i wiele innych następnych wybierało właśnie tą drogę sugerowaną przez Alastaira. Jednak w 1902 roku to nie on był kierownikiem. Oscar Eckenstein, obserwując górę, stwierdził, że znajdzie łatwiejszą, mniej ryzykowną trasę. Po 2 tygodniach burz i niepogody, w końcu 1 lipca, kierownik wysłał austriackich wspinaczy na rekonesans południowo-wschodniej grani, opadającej równolegle do lodowca. Kiedy powrócili, oświadczyli, że ich zdaniem droga jest możliwa do przejścia. Do dziś ta decyzja jest niezrozumiała, gdyż ta strona była zdecydowanie dłuższa i niezwykle wymagająca. Po raz pierwszy pokonana została dopiero w 1978 roku przez Amerykanów po niezwykle trudnej wspinaczce. 2 lata przed nimi próbę przebycia tej grani podjęli także Polacy. Natomiast w 1902 roku Crowley był przeciwny tej decyzji, jednak stanowił mniejszość, więc 7 lipca wyprawa przeniosła się 10 km w górę lodowca, by założyć obóz 12 na wysokości 5930 metrów. Według późniejszej relacji samego Alastaira, 9 lipca samotnie wspiął się on na wysokość 6710 metrów. Jednak żadna inna relacja nie potwierdziła jego słów. W nocy podobno zachorował i borykał się z wysoką gorączką, więc pozostał w namiocie. Następnego dnia Wesely i Jacques Guillermod
podeszli na wysokość 6550 metrów. Po czym widząc dokładnie drogę północną granią w kierunku szczytu, stwierdzili, że jest ona niemożliwa do przebycia. Austriacy optowali za przeniesieniem się na zdecydowanie niższy, jednak także niezdobyty Skiang Kangri. Kierownik jednak nie wyraził na to zgody. Austriacy sprzeciwili się i mimo to ruszyli w górę. Mimo początkowych sukcesów, na wysokości 6400 metrów, Funnel stracił przytomność, wykazując objawy obrzęku płuc. To koniec. Ekspedycja wycofuje się, znosząc chorego do Urdukas. Jednak nie było to zakończenie historii tej wyprawy. Pewnego dnia majaczący Crowley zaczął grozić rewolwerem Knowlesowi. Ten, broniąc się i nie widząc innego rozwiązania, obezwładnił kolegę kopniakiem w brzuch. Wiktor z kolei wykradł z bagażu żywność, za co został później wyrzucony z zespołu. A żeby tego było mało, to Heinrich postradał zmysły, a w pobliskiej dolinie Braldu wybuchła epidemia cholery. Rozczarowany Alastair powrócił do Europy praktykować czarną magię. Niespodziewanie w 1903 roku poślubił siostrę brytyjskiego malarza Geralda Kelly'ego, Rose Edith Skerret, która w tym czasie była już wdową. Rose podzielała zainteresowania męża. Na podróż poślubną wybrali Kair, gdzie wspólnie zgłębiali mistyczne praktyki. To właśnie tam powstało jego najsłynniejsze dzieło, Księga Prawa. W 1904 roku na świat przyszła ich pierwsza córka. Kiedy wydawać by się mogło, że życie Alastaira staje się coraz bardziej ustatkowane, a on sam skończy z dalekimi podróżami, nagle w jego życiu pojawił się ponownie dr Jacques Guillermod, proponując udział w wyprawie do Sykimu na Kanchenjungę. Brytyjczyk zgodził się jednak pod warunkiem, że to on będzie pełnił funkcję kierownika, a nie Eckenstein. Szwajcar zapewnił go jednak, że Oscar nawet nie uczestniczy w wyprawie, podobnie jak Guy Knowles, obawiający się niezrównoważonego Alastaira. W zamian do wyprawy dołączyli rodacy doktora, szwajcarscy wspinacze Alexi Pasch i Charles Adolf Raymond. Zadowolony z obrotu spraw, okultysta pełen nadziei wyruszył do Indii, organizując zapasy i niezbędne zezwolenia. Do wyprawy dołączył wtedy młody Włoch, Alcestari Gaderigi. Kiedy 31 lipca Szwajcarzy dotarli do Indii, Crowley dał im do podpisania dokument zobowiązujący do akceptacji najwyższego autorytetu Alastaira we wszystkich kwestiach wspinaczkowych. Tydzień później wyprawa wyruszyła w kierunku Kanchenjungi. O rozmachu tej ekspedycji niech świadczy fakt, że poza 5 Europejczykami skład uzupełniało 3 kaszmirskich służących, z których Brytyjczycy korzystali także pod K2, oraz 230 miejscowych tragarzy. Crowley, obserwując górę, doszedł do wniosku, że najlepszą drogą na szczyt będzie wejście stokiem południowo-zachodnim. Po raz kolejny, jeszcze przed rozpoczęciem właściwej wspinaczki, członkowie zespołu pokłócili się. Jacques Guillermod uznał wybraną drogę za niemożliwą. Raymond był przygnębiony i zniechęcony do wspinaczki, a Włoch Derigi według Alastaira na wpół oszalał ze strachu przed górą. Według kierownika tylko Pasch zachowywał spokój i spisywał się niezwykle dobrze. Obóz trzeci stanął na wysokości 5490 metrów. Crowley, chcąc uniknąć olbrzymich nawisów lodowych, znajdujących się pod dużą półką pod głównym wierzchołkiem, postanowił ruszyć na zachód, wspinając się na boczny wierzchołek, Kangbahen, a następnie wykonać trudny, długi trawers w kierunku głównego wierzchołka Kanchenjungi. Cały ten plan, choć był spójny, prawdopodobnie przekraczał możliwości ówczesnych wspinaczy i ich wyposażenia. Zespół osiągnął obóz czwarty na śnieżnej półce, położonej ponad lodowcem. I wtedy doszło do buntu. Doktor miał dość wyniosłości, arogancji i brutalnego traktowania bosych tragarzy przez Alastaira. Wielka bestia 666, jak kazał nazywać się Crowley, zlekceważył jednak Szwajcara, uznając go za psychicznie chorego, i nakazał wyjście w celu założenia obozu piątego. Obóz ten stanął na wysokości 6220 metrów. 1 września wraz z Pasch, Raymondem i tragarzami ruszyli w górę. I nagle na wysokości około 6500 metrów spadła mała lawina. Przestraszeni tragarze wymusili odwrót. Następnego dnia w obozie Jacques Guillermod i Derigi zorganizowali wiec, którego celem było odebranie kierownictwa Brytyjczykowi. Burzliwe całodniowe dyskusje i kłótnie nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia i o godzinie 17 szwajcarski lekarz postanowił wraz z buntownikami zejść do bazy.
Według relacji kierownika, ten ostrzegał grupę przed schodzeniem po stromym, ośnieżonym zboczu wystawionym na całodzienne operowanie promieni słonecznych, gdyż dzień był upalny. Grupa nie chciała jednak spędzić ani minuty dłużej z despotycznym kierownikiem. Jacques Guillermot, Alexis Pasz, Derigi i trzech tragarzy związało się liną i rozpoczęło zejście. Chwilę później w obozie usłyszano wrzaski. Raymond niezwłocznie wyskoczył z namiotu i ruszył na ratunek, gdyż okazało się, że w wyniku upadku jednego wspinacza pociągnął on za sobą towarzyszy. Alastair jednak zachował spokój, nie ruszył na pomoc. Wieczorem napisał w dzienniku: górski wypadek tego typu to jedna z rzeczy, dla których nie mam wyrozumiałości. Następnego dnia sam rozpoczął zejście do bazy. Mijając grupę ocalałych, poszukującą zasypanych wspinaczy, Crowley nie zatrzymał się nawet, aby dowiedzieć się, kto jest poszukiwany i jaki jest stan zdrowia ocalałych. Po zejściu do bazy natychmiast spakował się i ruszył do Darjeeling, gdzie wypłacił wszystkie fundusze wyprawy zebrane wcześniej głównie przez Jacques Guillermot. Następnie udał się do stolicy Indii, Kalkuty, gdzie napisał tendencyjne artykuły dla brytyjskiej prasy. W wyniku tragedii zginęło trzech indyjskich tragarzy oraz szwajcarski wspinacz, którego tak cenił sobie Crowley, Alexis Pasz. Po raz kolejny wyprawa zakończyła się kłótnią, wzajemnymi oskarżeniami, a co najgorsze, wielką tragedią. Spór pomiędzy lekarzem i Alastairem zakończył się oddaniem przez okultystę części pieniędzy. Z Kalkuty napisał on jeszcze do Eckensteina, proponując powrót pod Kanchenjunga. Jednak nic z tego nie wyszło i tym sposobem, w świetle skandalu i tragedii, zakończyła się kariera wspinaczkowa najbardziej kontrowersyjnego i trudnego himalaisty. W późniejszych latach środowisko górskie, wstydząc się takiego członka, starało się umniejszyć jego dokonania i wymazać jego nazwisko z kart historii podboju himalajskich szczytów. Jednak czego by nie mówić o Alastairze Crowleyu, to nie można zapomnieć, że był on świadkiem i uczestnikiem dwóch pionierskich wypraw na drugi i trzeci najwyższy szczyt świata. Co więcej, jako pierwszy wskazał drogi, z których skorzystali późniejsi pierwsi zdobywcy obu tych szczytów. Jak potoczyły się dalsze losy naszych głównych bohaterów? Oskar Eckenstein, bardzo zasłużony wspinacz swojego pokolenia, wprowadził do sprzętu wspinaczkowego wiele udogodnień. Między innymi skrócił czekany z około 120 cm do 80, co pozwalało na używanie ich jednorącz. Przypisuje mu się także unowocześnienie raków. W środowisku Alpine Clubu nie był jednak doceniany, co przypisuje się jego żydowskiemu pochodzeniu. Morley Roberts nazwał go brudnym Żydem z East Endu. Oskar zmarł w wieku 61 lat. W 1919 roku Jules Jacques Guillermot był członkiem 9-miesięcznej misji, której celem stanowiło przejście przez Stany Zjednoczone, aby zbadać austro-węgierskie obozy jenieckie na Syberii. Powrócił do Szwajcarii w grudniu 1919 roku, po przebyciu około 40 tysięcy kilometrów. W 1925 roku Jacques Guillermot wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Kairze. Po skończonym kongresie zamierzał przemierzyć Afrykę na południe do przylądka Dobrej Nadziei, ale po przybyciu do jeziora Wiktorii był tak poważnie chory, że postanowił wrócić do domu, wypływając z portu w miejscowości Mombasa. Niestety zmarł na zapalenie mięśnia sercowego na morzu. Pochowano go na cmentarzu w Aden w Jemenie. Z kolei losy Alastaira Crowleya były burzliwe, pełne podróży i dziwnych wydarzeń. W 1905 roku Crowley udał się do Chin, a po powrocie z Azji dowiedział się o śmierci córki. W 1909 roku rozwiódł się z Rose. Nigdy nie wrócił w najwyższe góry świata. Zmarł w nadmorskiej miejscowości Hastings 1 grudnia 1947 roku. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Źródła oczywiście macie wypisane w opisie, ale chciałem Wam powiedzieć jeszcze o dwóch książkach. Pierwsza, z której korzystałem, to Ku niezdobytym szczytom Bolesława Chwaśnińskiego, ale jest tutaj dość mało informacji akurat na temat tej wyprawy, mimo że bardzo lubię tą książkę. Więcej źródeł zdecydowanie znalazłem w książce Upadek Olbrzymów. Jest to nowa pozycja wydana w ubiegłym miesiącu. Jak widzicie, jest ona dość gruba i w taki encyklopedyczny sposób przedstawia ona historię himalaizmu od XIX wieku do XX, do tych lat 50., 60., 70., kiedy zdobywano ośmiotysięczniki. Bardzo dobrze ją się czyta, jest też dużo zdjęć, fotografii, map, jest m.in. historia George'a Malorego,
jest historia Maurisa Herzoga z Annapurny, także jest sporo ciekawych historii, ale jedną wadę, którą znalazłem przynajmniej dla mnie, dla osoby, która często czyta takie książki wybiórczo, jest to, że jest bardzo krótki indeks. Popatrzcie, indeks ma zaledwie jedną stronę i to jest tylko indeks nazwisk. No, jedną kartkę, dwie strony, więc tych nazwisk jest kilkanaście albo kilkadziesiąt. A ja też mam brytyjskie wydanie tej książki Fallen Giants od kolegi, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tą książkę. I popatrzcie, tutaj już ten indeks ma kilkanaście stron i to w zapisanych małym druczkiem. Dużo lepiej się korzysta z książki, jeśli ten indeks jest jak najobszerniejszy, bo po prostu można znaleźć szybko to, co się potrzebuje, więc pod tym kątem jest to taki mały minus, ale jeśli ktoś czyta po prostu od deski do deski, to raczej to nie sprawi dla tej osoby żadnego kłopotu, zwłaszcza że te rozdziały są podpisane, więc jak wiecie, kiedy wydarzyła się dana historia, więc na podstawie rozdziałów też łatwo sobie znaleźć tą historię, więc to nie jest jakiś wielki problem. Aczkolwiek jak szukam nazwisk czy jakichś gór konkretnych i historii o nich, no to już jest trochę ciężej, no bo trzeba to lepiej przewertować. Na koniec jeszcze jedno ogłoszenie. Kiedyś pisaliście, że chcielibyście zobaczyć wywiad z himalaistą i niektórzy wiedzą, bo też czytali moje artykuły w górach. Współpracuję od dłuższego czasu z górami, piszę teksty i też teraz wpadłem na pomysł takiej serii, w której robiłbym wywiady z himalaistami, ale to nie ja bym zadawał pytania, tylko pytania byłyby od was. Wy byście pisali w komentarzach pytania, o co chcielibyście, bo też wiem, że różne pytania mogą się pojawić, ale ważne, żeby na poziomie przyzwoitym kultury. I pierwszą postacią, którą chcę zaprosić do takiego wywiadu, byłby Ryszard Pawłowski. Także jeśli macie jakieś pytania do pana Ryszarda, to oczywiście piszcie je w komentarzu. Pamiętajcie, żeby były to kulturalne pytania i na pewno pojawią się w tym materiale. Do zobaczenia na szlaku i w przyszłym materiale. Trzymajcie się, cześć!